Siemanko, w kolejnym wyzwaniu przesadzania roślin egzotycznych. Co dzisiaj idzie? Do tej kastry pójdzie ten wianecznik, co tu widzicie. O, tu. Zobaczcie na to, udało mi się pozyskać nasiona. Da się, ale trzeba mieć szklarnię. Tak trochę krzywo ta kamera, widzę, czekajcie. Dobra tam. Zaraz coś popsuję jeszcze. Jak to się udało pozyskać? Zakwitło w tamtym roku chyba czerwcu albo lipcu. Nie pamiętam dokładnie, ale zaczęło kwitnąć albo w wakacje, albo trochę wcześniej. No i długo kwiaty się utrzymywały. Znaczy nie, co ja gadam, krótko kwiaty się utrzymywały. Z tydzień, dwa, już nie pamiętam dokładnie. I potem to dojrzewało co najmniej do zimy. I udało się pozyskać nasionka. Wysiałem pełno wianeczników. Zobaczcie, jakie grube lomfry. I tu już rosną takie, o, na nowo. I tak sobie myślałem, no przesadzę to, bo trochę korzenie wychodzą dołem. Trochę za mocno. Miksturka tutaj oczywiście już jest zrobiona. Jest to kompost. Już mówiłem to wielokrotnie, ale ktoś nowy jest, to wiadomo, warto powtórzyć. Kompost z po liściach, znaczy się bananowych. Trawa, chwasty i tak dalej, i tak dalej. To, co się wrzuca do kompostu, co się nadaje potem na ziemię, nie? Dobra, stalewiok, bo za długo przeciągasz. Zobaczmy stan korzeni. Sam jestem ciekaw, bo jeszcze nie widziałem. Nie, no spoko jest. Tylko chciałbym to rozdzielić chyba, wiecie? Ale czy warto? Czy warto to rozdzielać? Oto jest pytanie. Ale lecimy. Najlepiej strzepać to. O, z korzenków. Znaczy z ziemi. Nie, no luz. Czyli już mam dwa wianeczniki. To chyba nie będę rozdzielał, chociaż też bym mógł, ale nie, tu będzie jeden, cyk, a to będzie taki konkretniejszy drugi, zobaczcie, tutaj, o, tutaj i tutaj, czyli żyje, wszystko będzie rosło, tylko teraz tak, dobra, niech to będzie, że będzie w tym, oczywiście ziemię z odzysku, potem da się nawozu jakiegoś, to z czasem wszystko się dowiecie, w filmach będę o tym mówił. Jaki tam nawóz. Tutaj mam ziemię ze szklarni. Tam, gdzie rósł ten Musa Dayao i Veinte Kohol. To też z wcześniejszych odcinków. Kto ogląda, to jest na bieżąco. No i przy okazji właśnie z tym kompościkiem jeszcze. Dobra, tu ja już sobie chyba to włożę. Ale ładny czerwony. Ciekawe, czy znowu będzie kwitło. Ło, za mało jeszcze. Na tym oborniku, jak będzie rosło. Teraz tak, nie wiem szczerze, jak to rośnie w gruncie. Na zewnątrz, nie wiem. Nie testowałem, ale w szklarni rośnie bosko. Mało tego. Mało co. O, niech tak będzie. Mało jeszcze trochę. Prawie nic nie atakuje. Ani mszyca, ani przędziorek, nic. Liście czyściutkie praktycznie cały sezon. Tam, może tam troszeczkę, ale już nie pamiętam, ale chyba nic nie było. Szczerze, o. Posadzimy coś takiego. Cyk, pyk. O. Myślę, że to będzie pięknie rosło. Drugi wianecznik zostanie dla kogoś. Ktoś może mnie odwiedzi. Zawsze się dogadamy. Tak jak już mówiłem nieraz w filmie, mam sporo sadzonek, ale wysyłać raczej w tym roku nie będę. Ale jak ktoś wpadnie. Zresztą pojawi się osobny odcinek o roślinach, które tam uzbieram, które mi zostaną. I dowiecie się pewnie za niedługo. Muszę, wiecie, porobić, wszystko powysyłać, co ty gadasz, stalewiak? Muszę wszystko po prostu posadzić, żeby zobaczyć, co zostanie. No. No i dobra, tego do wiaderka z powrotem. Ale korzeni. Sporo. O. Temu damy trochę tego. Będzie dobrze. To
Dobra. Nie, słuchajcie, kończę, bo już nie mam dzisiaj czasu praktycznie. Zaraz to poodleję, wróci tamto do szklarni. Albo... Tak, wianecznik... Nie, do tej szklarni trafi. Na zresztą zobaczę. Tutaj dosypię jeszcze ziemi z tej szklarni, co mówiłem, samolot leci. I tyle, no. Będziemy czekać na efekty, jak to podrośnie w tym roku. Trzymajcie się. Do zobaczenia oczywiście. No i grupa Stalewiak Facebook, pamiętajcie. Na razie.